Bardzo dziękuję, że znaleźliście chwilę po to, żeby przyjechać posłuchać o tym, co to Common, jak działa Common, co to IBM, co IBM ma w swojej ofercie, jak tworzymy te architektury korporacyjne, co IBM potrafi zaproponować nie tylko w zakresie hardware'owym, ale może też programistycznym. Wybrałem chyba najlepszych prelegentów, którzy dzisiaj będą się wami zajmowali, czyli Maria i Egor. Oni opowiedzą wam troszeczkę więcej. Maria zajmuje się głównie storage'em, Egor głównie serwerami Unixowymi. Ale nie tylko, bo Linux to też jak najbardziej właściwy adresat wszelkiej dyskusji. I myślę, że ja nie będę ze swojej strony zabierał wam więcej czasu. Przekazuję głos najlepszym wykładowcom, którzy to poprowadzą. Dzięki, ale od razu wykażemy się tym, że nie jesteśmy wykładowcami, więc mówcie na nas na ty. My nie jesteśmy nauczycielami, więc tutaj jesteśmy, żeby podyskutować, ewentualnie coś może wam ciekawego pokazać. Ale śmiało, jakbyście mieli pytania, to przerywajcie nas, bo szczerze mówiąc nie jesteśmy dokładnie świadomi tego, na jakim jesteście poziomie. Więc jeśli coś dla was jest już nudne i może nas słyszeliście tyle razy na zajęciach, to podnieście rękę, powiedzcie, że może trochę więcej szczegółów, albo jeśli nie, no to może przejdziemy do czegoś innego. Tak jak zostaliśmy przedstawieni, ja się nazywam Maria, tutaj ze mną jest Egor, my się zdecydowaliśmy na takie wprowadzenie do podstaw. Ale może zacznijmy od tego, czym jest IBM, czym się IBM zajmuje. Generalnie to jest firma, która ma olbrzymią historię. Żeby może wam przybliżyć, to jedna z pierwszych maszyn obliczeniowych to jest właśnie produkt IBM-a. Oczywiście pierwsze bankomaty to też zostały wynalazkiem IBM-a. Między innymi dyskietki, może takie rzeczy, które z których już nie korzystaliście, ale może ktoś jeszcze pamięta. Ale to myślę, że już możecie kojarzyć takie rzeczy jak podjęcie programowanie SQL, czyli to, co używamy w bazach danych. Między innymi same relacyjne bazy danych, to też jest wynalazek IBM. No i teraz chyba najbardziej takie aktualne na czasie to jest komputer kwantowy, czyli zupełnie nowy rodzaj komputeru, który nie opiera się na zero i jedynkach, tylko ma o wiele takich końcowych wyników niż tylko zero-jedynkowe, to co widzimy w naszych zwykłych laptopach. No i to jest taki slajd generalnie, który wygląda tak, jak zaczynają prezentacje zazwyczaj nasi starsi koledzy z IBM-a, czyli pogadajmy o dyskietkach, jaka to jest stara, fajna firma. My generalnie tutaj nie jesteśmy w tej firmie 20 lat, ale już trochę coś wiemy. Tak jak słyszeliście, to my się zajmujemy głównie infrastrukturą, czyli serwery, komputery i walczymy z trzema głównymi potworami, głównie tutaj u nas. Czyli Ewa jest od serwerów, ja jestem od storage'u, też mamy kolegę, który jest od mainframe'a, też młodziaka, niestety znamy go teraz nie ma, ale to jest ten obszar, w którym my się specjalizujemy, więc bardziej będziemy się skupiać na tym, troszkę też wspomnimy o software'ach, natomiast jeśli już chcecie tak dokładnie posłuchać o software'ach, to przekażemy wam kontakt. Dobra, no i teraz przekażę głos tutaj koledze. Cześć jeszcze raz. Zaczniemy od takiego trochę odlecionego tematu, czyli właśnie jesteśmy w kosmosie. Kto z was, rękę do góry, chciałby kiedyś polecieć na Mars? No, jest kilka osób. Ogólnie NASA ogłosiła ostatnio taką misję, gdzie każdy może się dobrowolnie zgłosić do nich, że bardzo chętnie poleci na planetę Mars. No ale jest jedno zastrzeżenie, że to jest misja w jedną stronę. Nie ma z niej powrotu, także jeżeli chcecie polecieć, to prawdopodobnie spędzicie tam resztę swojego życia. Głównie dlatego, że Mars po prostu bardzo długo się leci, więc już byście nie zdążyli wrócić. Ale na razie na Marsie jedyne urządzenia, które są, to są właśnie takie łaziki marsjańskie. I jeden z nich, to jest najnowszy, właśnie nazywa się Perseverance i od 2020 roku tam sobie jeździ i bada próbki Ziemi. I właśnie w tych próbkach ostatnio zostało znaleziony materiał organiczny, które mogłoby świadczyć o tym, że może kiedyś istniało na tej planecie życie. Ale to jeszcze nie jest do końca potwierdzone, naukowcy wciąż dalej to badają. Z drugiej strony mamy taki oto komputer, nie wiem czy mieliście już kiedyś okazję, może kilka lat temu zainstalować na przykład jakąś grę na takim komputerze, czy może od razu mieliście płaskie ekrany. Kto miał okazję popracować na takim monitorze bardziej szerszym? W szkole były i tak. W szkole, okej. No właśnie, tutaj jest komputer z 98 roku.
Co łączy te dwa urządzenia, te dwie technologie? Kto ma jakiś pomysł? Co by mogło mieć wspólnego? Jakieś pomysły? Co jest najważniejsze w... Słyszę, to dobra odpowiedź gdzieś tam w tle. Głośniej troszeczkę, nic się nie krępować, proszę. Procesor, ja już procesor, to jest dobra odpowiedź. Ten sam procesor, który jest używany, był używany w tym komputerze z 98 roku, czyli ponad 20 lat temu, jest używany w najnowszej technologii NASA. No i teraz pytanie jest dlaczego? Przecież ten procesor z 98 roku nawet nie jest tak mocny jak wasze procesory w telefonach komórkowych. Tak, no NASA powiedziała, że dla nich nie jest najważniejsze to, żeby procesor był szybki, tylko żeby był niezawodny. Tak, a niezawodny to znaczy, że się nie psuje. I właśnie taki procesor stworzył IBM razem jeszcze wtedy z Motorola. I taki procesor do dzisiaj używa NASA w swoich najnowszych technologiach, ponieważ po prostu te procesory są najbardziej niezawodne. No ale idziemy dalej. I teraz jak wyobrażacie sobie serwer, jak one wyglądają? Ja jak pierwszy raz przyszedłem do IBM, to myślałem, że dla mnie serwer to była taka wysoka, czarna lodówka, mniej więcej tej wysokości. Nie? I potem, jak już zacząłem bardziej się z tą technologią zapoznawać, to te serwery bywają różnych wielkości. Tak, tutaj widzimy serwery nasze najmniejsze. Ta wysokość to jest około 9 cm, tutaj mamy 20 cm i tutaj też coś w tym stylu. Nie? Więc wszystko różni się tym, ile RAM-u możemy pomieścić w danym serwerze i też ile soketów, tak? Czyli ile procesorów. Zwykle laptopy, które używacie w szkole czy używacie w domu, są jednoprocesorowe i mają kilka rdzeni. Nie wiem, czy ktoś z Was ma już laptop z dwoma procesorami na przykład. Czy ktoś już ma, ktoś używa, to bardziej zaawansowanych obliczeń. No nie, no właśnie, nie, zwykle to jest jednoprocesorowy laptop. I jeżeli spojrzymy na taki największy serwer, tak, to on mniej więcej składa się z czterech takich samych elementów, w zależności od tego, jak na przykład dużą bazę danych mamy, czy jakie dane musimy przerabiać. Czasami po prostu taka jedna jednostka nie wystarcza, potem musimy połączyć wszystkie cztery. Te wszystkie cztery da się włożyć właśnie do takiej szafy. Troszeczkę nie widać, bo pada słońce, ale mniej więcej możecie sobie to wyobrazić. I tak to mniej więcej wygląda, kiedy klienci na przykład kupują właśnie te serwery powerowe, to te serwery instalujemy w takich szafach i one wtedy sobie tam szumią w serwerowni. Potem możemy sobie rzucić okiem na taki oto serwer, tak, jeżeli po prostu otworzymy klapę serwera z góry, tak, to ukaże nam się taki obrazek. I teraz jest tutaj kilka elementów, które trzeba wskazać. Po pierwsze, procesor. Tak, wspomnieliśmy, że jest więcej niż jeden procesor w serwerze. Tak, i jak myślicie, gdzie są te procesory na obrazku? Słucham? Odchodzeniami, które to? Kolor. Tak, dokładnie. Tak, to są procesory. Dobra. Zasilanie. Jeszcze mamy zasilacze, tak? Czyli żeby serwer miał podłączenie do prądu. To gdzie znajdują się zasilacze, jak myślicie? Tak? Po prawej stronie do środka? Tak, dokładnie. To są zasilacze. Dobrze. Potem jeszcze, żeby nasz serwer miał połączenie z internetem, to trzeba tam budować karty sieciowe. Gdzie znajdują się karty sieciowe tutaj na obrazku? Tak? Trochę wyżej zasilacze? No dokładnie, tak. Tutaj z tej strony i z tej strony właśnie mamy różnego rodzaju karty sieciowe. Na przykład, jeżeli chcemy połączyć sobie serwer z macierzą, o których będzie Maryśka opowiadała za chwilę, tak, to właśnie musimy kabelkami wyłączyć właśnie do tych kart sieciowych. No i teraz jeszcze ostatnie, żeby nasz serwer miał chłodzenie, żeby się nie przegrzewał, to jeszcze potrzebne są wiatraki. Tak, gdzie te wiatraki byście umieścili na serwerze? Po lewej? Czyli gdzie? Tutaj? Tak na obrazku. No dobrze, tak, no dokładnie, tutaj są wiatraki, które po prostu przesadzają powietrze i chłodzą cały system tutaj z tyłu. Tak, więc jak mniej więcej to jest taka podstawowa budowa serwera. Jeżeli sobie weźmiemy bliżej procesor, to w przybliżeniu wygląda on tak. Ogólnie procesor jest 7 nanometrowy, tak, 7 nanometrów to jest tak, mniej, jakby ten procesor jest mniejszy niż na przykład ludzki włos, tak, więc to jest bardzo mała technologia, natomiast
tutaj to wszystko odpowiada za to, żeby ten proces się nie przegrzewał, tak? Czyli tutaj te elementy mają po prostu odprowadzać ciepło z procesora i pozwalać na jego ciągłą pracę. Jeżeli natomiast spojrzymy na procesor takim obrazku, to tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli sobie spojrzymy, to zobaczymy, że procesor możemy podzielić na różnego rodzaju rdzenie, tak? Czyli rdzenie to samo rdzenie, które wy macie w swoich laptopach, w swoich telefonach i każde rdzenie odpowiada za jakieś konkretne zadanie. Następnie tutaj mamy wszelkiego rodzaju kontrolery pamięci, tak? Czyli na przykład jeżeli wkładamy kości RAM do serwera, no to wtedy one wszystkie te dane przesyłają tutaj po tych kanałach. No i jeszcze tutaj dodatkowo mamy takie specjalne silniki, które odpowiadają za sztuczną inteligencję, czyli jako odpowiednik karty graficznej, ale o tym też za chwilę. Ogólnie technologia Power to tylko hardware, ale też mamy dosyć mocny, rozbudowany software. Tak? Software, czyli mamy swoje własne repozytorium na GitHubie. Nie wiem, czy wy macie jakieś zajęcia z programowaniem siebie w techniku. Tak? Jakiego jest... GitHub nie przydany, to jest prawdopodobnie. Tak, no właśnie. Tak, super. I w jakim języku zwykle pracujecie? W różnych? Tak, teraz mamy JS-a, PHP-a, C++-a robiliśmy, Python przez jakiś czas, Java przez jakiś czas, gdzieś tam są Super, no właśnie, tutaj w Pythonie oczywiście też wiele programów, wiele aplikacji jest na Powera. Oczywiście też można używać C++ czy Java do rozbudowywania aplikacji. I jeżeli potem na przykład z ciekawości spojrzycie na nasze repozytorium na GitHubie, tak, to tutaj znajdziecie wszelkiego rodzaju projekty, które są bezpośrednio związane z softwarem i które są na bieżąco rozwijane. Tak? Więc w przyszłości, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek projekty, które będą wymagały na przykład dużej mocy obliczeniowej, tak, to możecie się do nas zgłosić i my wtedy ustawimy takie środowisko, będziecie sobie na nim mogli wszystko policzyć. Tak samo uruchomicie środowisko na przykład Kondy. Coś, żeby napisać w Pythonie albo jakiś stworzyć na przykład model do uczenia maszynowego, to jak najbardziej jest to możliwe w Powerze. No i oczywiście nie wiem, czy też poznaliście już środowisko Linuxowe u siebie. Tak, no to właśnie jednym z systemów operacyjnych, jaki możemy zainstalować na Powerach, to jest właśnie Linux. Więc też jeżeli będziecie mieli jakieś projekty związane z Linuxem, będziecie chcieli to uruchomić na naszych serwerach, to znowuż kontakt do nas, my po prostu wystawiamy ten dostęp, będziecie mogli sobie to wszystko poprzeliczyć. Następnie sztuczna inteligencja. Tak, na tym obrazku widzicie coś, tak, i wasz mózg prawdopodobnie już wam podpowiada, co to może być za obraz, tak, co tam może być przedstawione. Jeżeli weźmiemy sobie ten obraz i troszeczkę go ulepszymy, tak, więc dodamy troszeczkę więcej pikseli, tak, ten obraz jeszcze zyska na jakości. No i teraz już jesteśmy bardziej pewni, tak, że to, co widzimy na obrazku, to chyba to samo, co widzieliśmy na początku. Tak, teraz dokręcimy jeszcze bardziej jakość, już do tej idealnej. No i rzeczywiście jest to monolita. Tak, jeżeli wrócimy sobie do tego pierwszego obrazku tutaj, to od razu, jak go zobaczyliśmy, to pewnie pomyśleliście, tak, to chyba jest monolita. Już były jakieś takie domysły, ale nie byliście pewni. I tak samo działa sztuczna inteligencja, tak? Czyli w momencie, gdy my widzieliśmy ten obraz dobrej jakości jakieś kilkadziesiąt, może kilkaset razy w życiu, tak, to w momencie, gdy widzimy taki rozmazany obraz, to już wtedy wiemy, że aha, okej, to prawdopodobnie będzie Mona Lisa. Tak? I tak samo działa sztuczna inteligencja, czyli musimy najpierw wytrenować nasz model na dobrej jakości danych i następnie, kiedy widzimy dane takie jak właśnie te obrazki tutaj, to nasz model, tak samo jak nasz umysł, on już wie, okej, już widziałem wiele takich obrazków dobrej jakości, więc to na pewno będzie Mona Lisa. Tak, a w sztucznej inteligencji mamy dwa główne procesy. Pierwszy proces to jest trenowanie, drugi proces to jest wnioskowanie. Tak, więc jakby do treningu potrzebujemy danych wysokiej jakości, potrzebujemy przygotowanych danych, to jest bardzo też czasochłonny proces, ponieważ te dane trzeba przygotować, trzeba o nie zadbać i tak dalej. I potem, kiedy ten model wdrażamy w świecie rzeczywistym,
tak, to dla nas już nie, jakość danych dla nas nie jest aż tak istotna, ponieważ wytrenowaliśmy model na naszych danych i na przykład gdybyśmy dostali taki obrazek, albo przycięty w pół, albo przewrócony do góry nogami, czarno-biały, nasz model by sobie z nim poradził, ponieważ właśnie był wytrenowany na tak dobrych danych. Tak więc jak to jest ta cała sztuczna inteligencja, gdzie mamy dwa procesy, treningu i wnioskowania. Dlaczego o tym mówimy? Jakiś czas temu mieliśmy bardzo ciekawy projekt ze startupem Drona. Czy wśród Was są osoby, które umieją się posługiwać dronem? Nie. No dobrze. Ale firma Drona stworzyła dwie technologie. Pierwszy to jest oczywiście dron, druga technologia to jest hub. Tak więc jak tutaj stwierdzili, że sobie połączą nazwy i stworzą dron hub. Technologia polega na tym, że taki dron może lecieć. W obszarze 30 km może zrobić zdjęcia z obszaru, potem wraca sobie do tego hubu i w ciągu 2 minut wymienia baterię na nową, zrzuca wszystkie dane, które zrobił i wylatuje na kolejne 30 km i robi dalej zdjęcia. Tak więc jakby jest to zautomatyzowany proces, tak żebyśmy na przykład mieli dużo zdjęć z obszaru. Co robi Drone Hub? Jest taki pewien obszar w Polsce, gdzie bardzo często zdarzają się kradbicia. No i teraz są firmy ubezpieczeniowe, które muszą wypłacać odszkodowania tym domom, gdzie mikrogradowiciel zrobiło największe szkody. No i teraz taka firma ubezpieczeniowa musi wysłać swojego pracownika, żeby wszedł na dach, zobaczył, jak bardzo ten dach jest zniszczony, tak i wobec tego wypłaca potem odszkodowanie. Tak więc jakby jeżeli mamy osiedle, gdzie mamy 100 domów, tak, to ta osoba 100 razy musi wejść na dach, sobie sprawdzić każdy. Taki dron natomiast od Drone Hubu leci, robi zdjęcia z obszaru z góry, wysyła je do ubezpieczalni i oni już na podstawie tych zdjęć wyliczają, jakie to będą odszkodowania, tak więc oszczędzają czas. Jak to wygląda w praktyce? Na przykład dron sobie leci, robi zdjęcie jednego obszaru, potem robi drugiego obszaru, trzeciego i czwartego. Problem polegał na tym, że zdjęcia trzeba było połączyć ze sobą, tak? Czyli to był taki rendering mapy. Zajmował on bardzo dużo czasu naszemu klientowi, tak? Czyli właśnie temu startupowi. Strasznie się z tym borykali, ponieważ na ich systemach, tak, na systemach Intelowych, taki proces łączenia zdjęć w jedną mapę zajmował im około 42 minut. I w momencie, gdy przerzucili się na nasze serwery, to ten proces skrócił się z 42 minut do 17, więc prawie o ponad połowę zmniejszyliśmy im zaangażowanie czasowe w to, żeby ten sam proces wykorzystać. Tak więc to są mniej więcej zastosowania, gdzie nasze serwery mogą się przydać. Tak, czyli tam, gdzie mamy mocne obliczenia, gdzie mamy dużo tych obliczeń, to stosujemy nasze serwery i wtedy pomagamy klientom być bardziej wydajni. Tak, więc tyle, jeżeli chodzi o serwery folderowe. I teraz przekażę głos do Marysi, która powie o technologii storage. Dzięki. Myślę, że tutaj nawet to, co pokazał Ekran, bardzo fajnie pokazuje, że serwery nie są takie same. W zależności od technologii, która jest wykorzystywana, ten czas pracy na serwerze, czy to dla programowania, czy dla aplikacji, to kolega pokazywał w przypadku Drone Huba, może się znacznie zmniejszyć albo znacznie zwiększyć. Więc serwer serwerowi nie jest równy, więc warto sobie zdać z tego sprawę. Natomiast chciałam Was zapytać, czy Wy zdajecie sobie sprawę z tego, jak w ogóle działa przepływ danych, powiedzmy, takich, które wprowadzacie gdzieś do aplikacji, aż do samego przechowywania tych danych gdzieś w środowisku jakiejś firmy. Czy macie może już sieci komputerowe i przechodziliście cały ten układ przepływu danych? Tak? My chcieliśmy pokazać tak może na przykładzie, żeby przybliżyć, bo tak mówimy wyciągnięcie trochę z kontekstu o serwerach, o storage'u, a nie mówimy dokładnie do czego to może jest używane do końca. Więc wyobraźmy sytuację, kiedy wchodzicie sobie na Facebooka, chcecie zmienić status związku czy cokolwiek, jaki proces musisz przejść, ta jedna mała zmiana, żeby trafić do storage'u i żeby zostać zapisany. Powiedzmy, kiedy pierwszy krok, który wprowadzasz, czyli logowanie się do aplikacji i wprowadzenie tej zmiany, to jest tak zwany user request. Pierwsza rzecz, to oczywiście jest bardzo uproszczony model, tylko dlatego, żeby bardziej przybliżyć Wam całą architekturę tego. Pierwsze, co robimy, to jest w naszej przeglądarce, zazwyczaj mamy zainstalowany firewall, czyli na naszym lokalnym komputerze. Później te dane są wysyłane bezpośrednio do jakiegoś centrum danych firmy. Każde centrum danych firmy na początku też ma jakieś zabezpieczenie, żeby osoba z zewnątrz nie mogła się włamać do sieci wewnętrznej. I to zabezpieczenie zazwyczaj nazywa się firewall. Ich może być więcej, może być
Niektóre firmy mają 10, niektóre firmy mają 100. To już w zależności od każdej. Natomiast później oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie tylko wy zalogowaliście się na Facebooka zmienić coś, tylko pewnie jeszcze 100 osób w tej samej sekundzie, a może więcej. Więc tego ruchu, który wypływa z zewnątrz, jest bardzo dużo. I jeśli z waszego komputera to jest tylko jedno polecenie, z komputerów, które zbierają wszystkie te dane, trafiają do centrum danych, ich może być setki tysięcy, miliony, jeśli mówimy o takiej firmie jak Facebook, no to raczej idziemy w miliony. Dlatego, żeby nie obciążać nasze środowisko w taki sposób, że wszystko idzie jednym tokiem na jeden serwer, jest coś takiego jak load balancer. Load balancer widzi, ile mamy serwerów w systemie, w naszym środowisku i równo rozrzuca ten ruch pomiędzy naszymi serwerami. Tak jakby balansuje ten ruch. Zazwyczaj, powiedzmy, takie podstawowe, najbardziej rodzaje serwerów, które mamy w systemie, to jest webowy serwer, czyli taki najbardziej podstawowy, aplikacyjny serwer, gdzie ta aplikacja jest przechowywana, i centrum bazy danych, czyli serwer bazy danych, w którym te dane jakby, te bazy danych, powiedzmy, jakieś SQL-e i podobne, są przechowywane. Zazwyczaj, jeśli mówimy o większych środowiskach, większych bazach danych, to potrzebuje całego serwera wyizolowanego tylko i wyłącznie pod tą pracę. Natomiast serwer to jest tak jak komputer. Mamy tam ograniczoną ilość pamięci i nie jesteśmy w stanie robić repozytorium danych ze wszystkimi historiami waszej strony na Facebooku, tylko i wyłącznie na jednym serwerze. Musimy mieć jakieś dodatkowe dyski, tak samo jak kończy wam się pamięć na laptopie, musicie sobie dołożyć albo dodatkowy dysk SSD, albo podpiąć go za już. Więc później wszystkie te dane są zbierane i przechodzą do switcha. Switch to jest, powiedzmy, takie pośrednie urządzenie w centrum danych, do którego podłączamy tak naprawdę całe nasze środowisko. Tu do uproszczenia jest jeden, zazwyczaj ich jest minimum dwa i więcej. I to jest urządzenie, do którego wpinamy nasze sieci, czy to jest sieć LAN, czy sieć WAN, czy to może być sieć SAN, jeśli mówimy o takich większych przedsiębiorstwach. I wpinamy się siecią, gdzie one po prostu jakby nie wymagały w takiej ilości portów na pojedynczych serwerach. Tutaj nawet wam przenieśliśmy jeden serwer, jeden switch, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Także dało to teraz, możecie go sobie obejrzeć. Jest leciutki. To jest jedno gigabitowy, więc możecie sobie zobaczyć, jak to faktycznie wygląda. Jak widzicie, jest tam wiele portów. Na pojedynczym serwerze powiedzmy, albo storage'u mamy 2, 4, 8 portów minimum. Kiedy chcemy to połączyć pomiędzy sobą, to jest po prostu fizyczne ograniczenie. Zazwyczaj mamy więcej urządzeń niż tylko dwa serwery podłączyć do dwóch macierzy, prawda? Czy do dwóch storage. Chcemy połączyć więcej. Więc do tego używamy takiego switcha. I możemy tam już wpiąć, powiedzmy, 15 serwerów do 15 macierzy, więc ta skala się zwiększa. Im większe mamy serwery, to jest oczywiście malutki. Mamy też dyrektory, które mają gigantyczną ilość portów, 64 minimum. Tam już możemy o wiele więcej połączyć. No oczywiście po przejściu tych danych przez switch jesteśmy w stanie dotrzeć do systemu storage'owego. System storage'owy kiedyś tak naprawdę, to były po prostu dyski. To było tak samo, jak wpinacie sobie USB-kę do laptopa i to jest urządzenie, na które tylko właśnie przechowujecie dane. Obecnie to już nie jest do końca tak. Teraz prawie każdy storage posiada swój system operacyjny, posiada swoją moc odliczeniową i działa bezpośrednio też poprzez jakby ma jakieś zadania. To nie jest tylko wyłącznie worek na dane, które przechowuje wasze dane, które wbuka, tylko też może je skompresować. Tak samo jak macie na przykład na komputerze, może je rozrzucić, może je zneduplikować, może je wyciągnąć i rozdzielić. I wysłać tylko te dane, które potrzebujemy. Więc tak wygląda, powiedzmy, najbardziej, w największym uproszczeniu, taki data flow waszych danych. Jeśli mówimy o storage'u, to tak jak wspomniałam, chyba najbardziej przybliżone dla każdego to byłoby porównania storage'u razem z serwerem do laptopa, razem z dyskiem zewnętrznym. Różnica jest tylko ta i wyłącznie taka, że na dysku zewnętrznym, który wpinamy na dysku SSD, nie ma mocy obliczeniowej zwyczajnej. Nie ma tam żadnego procesora, więc on nam nic nie zrobi, oprócz przechować te dane. A natomiast storage może wam może klientom też pomóc w zaoszczędzeniu przestrzeni. Jeśli mówimy, to jak taka macierz wygląda,
To jest mniej więcej tak. Widzicie, jest dosyć też podobnie do serwera, może w jakimś stopniu. Tyle, że z taką różnicą, że tutaj mamy bardzo, bardzo dużo dysków. W tym przypadku to jest 24 dyski. Jeśli zobaczymy na jeden poszczególny dysk, to jak myślicie, ile by coś takiego mogło mieć pamięci? No zobaczcie, to nie jest jakiś niesamowicie duży dysk. To jest mniej więcej to taki sam asetnet, który moglibyście wpiąć rozmiarowo do laptopa. Kilka terabajtów. Fizycznie to jest 38,4 terabajta na jednym poszczególnym dysku. Wyobraźcie sobie macierz, w której takich dysków jest 24. I to jest tylko i wyłącznie jedna maszyna. Dlatego, żeby zarządzać takimi danymi, musimy mieć bardzo mocne, bardzo dużo mocy do ciebie. Jeśli mówimy o takim hardware'owym, ja jeszcze nie robiłam takiego, nie rozpinałam po macierzy do końca, ale de facto to jest bardzo podobne działanie. Tak samo mamy procesory, tak samo mamy wiatraki. Tutaj też mamy, tak jak wspominałam, to co widzimy, wypinamy do switchy, to są porty, którymi łączymy się do tych serwerów. Nie, przestał działać. Jeśli mówimy o rodzajach nośników dyskowych, nie do końca dyskowych, jest ich wiele. Generalnie chciałabym pokazać, jak w ogóle wygląda ewolucja, ale żeby tego ewolucji nie zrozumieć źle, wszystkie nośniki, które tutaj pokażę, dalej są używane. Więc tu historia storage'u nie zmienia się gwałtownie, także powiedzmy po dwóch latach już nie używamy tych samych dysków, tylko rozwijamy poprzednie technologie i dodajemy kolejne technologie. Może to, co, z czego wy może jeszcze nie widzieliście, to są takie taśmy. Jeśli przechowywanie danych bezpośrednio na taśmach, taśmy nie mają mocy obliczeniowej, to są tylko możliwe do zapisywania i rozwijania. Plusem takiego rozwiązania jest to, że możemy pójść do szafy, w której są przechowywane, wyjąć sobie taśmkę, pójść do szafki, zamknąć i nikt naszych danych nie ukradnie. Natomiast taśmki są wolne. Tak jak faktycznie taśmy jeszcze kiedyś na VHF czasach, które były, no wiemy, że to cały proces, jeśli chcesz odkręcić gdzieś do środka, to musisz wyjąć i sobie jakimś pendarkiem pokręcić tą taśmę, żeby wrócić do połowy filmu, którą robisz. Więc to nie jest optymalne rozwiązanie, powiedzmy, dla szybkich rozwiązań typu może jakieś bazy danych dla firm bankowych, natomiast w ramach ciekawostki prawie cały Google stoi na taśmach. Więc prawie wszystko, co poszukujecie w Google, jest z którejś taśmki wyciągane. Jeśli tego nie szukali dawno temu, to zazwyczaj będzie przechowane na taśmach. Czy chyba, że ktoś na świecie ostatnio poszukał to samo, to wtedy to będzie na szybkie nośniki. Tak samo bardzo dużo filmów Netflixa jest przechowywane na taśmach. Jeśli mówimy w ogóle o taśmach, to jak wiem, jest chyba teraz obecnie największym dostawcą taśm. Ciągle walczymy z tym, że nam wmawiają, że taśmy już nie używają, a my tylko dalej sprzedajemy i się dziwimy, dlaczego, o co chodzi. Kolejnym oczywiście to może jeszcze mieliście komputery, które mieli dyski obrotowe. To są twarde dyski, typowe HDD, wcześniej były używane też w laptopach, w komputerach. I pamiętam jeszcze, jak pierwszy raz wymieniłam sobie dysk obrotowy HDD na laptopie, na SSD. Po prostu ten przeskok wydajności był niesamowity w tamtych czasach. Natomiast to są dyski, które dalej są używane. To są dyski, które dalej są używane i działają w taki sposób, że kręci się nam tutaj taki dysk i też tak samo nie możemy przeskoczyć z jednej części danych na kolejną bardzo nagle. Przez to jest też jakieś ograniczenie fizyczne wydajności tego dysku. No oczywiście dyski SSD. Typowe dyski flashowe, które pewnie już większość z Was ma. W telefonach, na laptopach, to już szybki nośnik, tam już nie ma takiego przeskakiwania fizycznego jak na taśmach czy na dyskach portowych, tylko tam już są komórki flaszowe, które ciągle, każdy z nich jest w użyciu, nie jest tak, że przeskakujemy z jednej części na kolejną. No i to, co ja pokazałam przed chwilą, to jest flash NVMe, czyli SSD, pewnie najbardziej taki najnowszy, powszechnie używany nośnik, bo też wiem, że już teraz w ogóle laptopach też jest na tych gamingowych laptopach, komputerach też są NVMe SSD używane,
Więc myślę, że jeśli ktoś z Was lubi gry komputerowe, to może by chciał sobie mieć taki w laptopie. Może to właśnie taki na 38 terach. Więc tak mniej więcej wygląda ta ewolucja. Jak widzimy, coraz szybsze są te dyski. Teraz są już jeszcze nowsze technologie, które już nie pokazywałam, bo nie są, powiedzmy, powszechnie używane, takie jak SCR i takie prędkości, które już przybliżone do RAM-u, czyli do pamięci ulotnej, ale są pamięcią nieulotną. Natomiast czy tylko i wyłącznie rozdzielamy nośniki dysków i to jest różnica, która jest historyczna, jakie dyski sobie dobierzemy? Nie do końca. Bo tak naprawdę, jeśli może kiedyś pracowaliście sobie z cloudem, jakąś chmurą, czy pewno używaliście swojego laptopa na Windowsie, ewentualnie z jakimś file systemem, to pewnie wiecie, że to nie do końca jest to samo. Generalnie mamy kilka rodzajów dostępu do danych. To, co my mamy zazwyczaj w centrum danych, to jest ten pierwszy dostęp, czyli dostęp blokowy. Dostęp blokowy to jest dostęp, który używany jest zazwyczaj w bankach prasowych, storage'u, w dużych rozwiązaniach, w dużych data center. Tak jak nie widzimy u siebie w domu, na laptopie. Więc z tym zazwyczaj nie mamy dużego do czynienia. I to jest rozwiązanie, które najlepiej się sprawdza właśnie dla dużych baz danych, dla dużych wymagań wydajnościowych, które mają większy wynik. Natomiast to, co już pewnie jest dla Was bardziej znajome, to jest to dostęp do danych plikowych. Czyli identycznie do tego, co mamy w Linuxie, mamy zestaw plików, które są połączone w foldery, mamy repozytoria, tak samo na Windowsie, więc pewnie macie jakieś przedstawienie do tego, jak to wygląda. No i trzeci, niemało ważny, coraz bardziej popularny dostęp do danych, to jest dostęp do danych obiektowych. Dostęp obiektowy to jest ten dostęp, który używamy na Google Cloudzie, to, co macie na SharePointach, to, co macie na Office 365. Czyli to są dostępy do danych obiektowe. Tu są oczywiście też wpisane protokoły. Najbardziej popularny to jest HTTP, REST API. No i teraz może najbardziej ze tych wszystkich popularnych to jest S3. Jeśli kojarzycie AWS-a, czyli chmurę Amazona, to oni właśnie wynaleźli ten ostatni S3 protokół i on jest teraz powszechnie wdrażany w jakimś stopniu. Więc następnym razem, jak będziecie coś rzucać do chmury, to będziecie wiedzieć, że to już nie jest to samo, co było u Was na laptopie. To jest dostęp, który jest zmieniany wtedy, kiedy wysyłacie te dane. No i oczywiście to jest ten ostatni, to najbardziej pasuje pewnie dla deweloperów, więc jeśli będziecie dalej programować, będziecie pewnie używać Kubernetesów, innych kontenerów i podobnych rzeczy, no to jest mniej więcej to, z czym będziecie mieli do czynienia. Dlatego, że teraz większość aplikacji, które są opisane, to jest właśnie aplikacje, które są dewelopowane pod clouda albo w cloudzie bezpośrednio. No i pytanie. Wracamy do tego samego rysunku z wcześniej. Powiedzcie mi, jak Wy myślicie, na którym z tych kilku kroków Wasze dane, które wysyłacie, są najbardziej wrażliwe? Dlatego, że ktoś Wam jest odkradł, zhakował, tak dalej. Jeszcze raz? Między firewallami, które są wysyłane do... Pomiędzy firewallami. Okej. Okay. A jeszcze jakieś pomysły? Przed pierwszym firewallem. Dokładnie. Wasze dane są najbardziej wrażliwe u Was. I chodzi głównie o to, że my zazwyczaj na swoich prywatnych komputerach nie sprawdzamy tego, komu udostępniamy swoje dane dokładnie. Zgadzamy się na cookie, wchodzimy na przeróżne strony. Nie mamy takiego zabezpieczenia na 100%, jak zazwyczaj będzie miał firewall w data center. To wynika wyłącznie z tego, że oni mają trochę większy priorytet i dostają trochę większą karę, jeśli te dane wypłyną. Więc warto sobie zdawać sprawę z tego, że musicie te dane zabezpieczać. Powiem Wam, że my u nas tutaj w ogóle w firmie coraz częściej brzmi hasło cyber security, włamania hakerzy i wszystkich nas straszą. Na koniec dnia, jak myślicie, jaki jest najbardziej popularny, może główny powód, z którego są hakowani nie tylko wasze komputerze, ale też data center? Jeden główny powód. Proszę. Tak, głupota to jest bardzo dobra odpowiedź.
To, że ktoś nie zmienia hasła. To, że ktoś loguje się na Facebooka i ma hasło 1, 2, 3, wykrzyk. Od 1 do 8. W centrum danych to jest admin. Na routach to często jest na serwerach. To może być po prostu hasło admin. Nie uwierzycie, ile klientów kupuje rozwiązania za setki tysięcy złotych i na koniec dnia zostawia sobie hasło, z którym przyszło rozwiązanie. Lata później. Więc to nie jest tylko i wyłącznie problem naszych użytkowników, to jest też problem ludzi, którzy faktycznie pracują w tej branży. Więc warto sobie zdawać sprawę, że jeśli już wydajemy tyle kasy na zabezpieczenie naszego systemu, to może warto zmienić to hasło. Może to jest ten pierwszy krok, który musimy podjąć. Ja od razu przepraszam, jeśli komuś tutaj zdradziłam hasło, a admin, jeśli coś nie ma systemu, bo ja co zmienić. Dobra. No i tutaj znowu nie do razu. Zanim jeszcze przejdziemy do tej technologii, jeszcze wrócimy na chwilę. Bardzo często firmy są hakowane, a hakowane są ich środowiska wirtualizowane. Czy już mieliście takie zadania, żeby zainstalować jakąś maszynę wirtualną? Tak? Okej, dobrze, czyli mamy tak, mamy z jednej strony serwer, na górze mamy jakąś maszynę wirtualną z aplikacją. Co jest pomiędzy, żebyśmy mogli zainstalować tę maszynę wirtualną? Tak, mamy sprzęt. Co dalej musimy zainstalować? Tak, czyli mamy sprzęt, potem co instalujemy na tym sprzęcie? OS, dobrze, jakiś system operacyjny. Jaki system operacyjny zainstalowaliście? Windows? Okej, dobra, mamy Windows, potem co musimy na tym postawić? Albo Linuxa, dobrze, co stawiamy na Linuxie potem? No, ale na przykład wirtualizator, tak? W którym momencie używamy wirtualizatora? Tak, czyli, no, mamy sprzęt, tak, mamy komputer, zainstalowaliśmy na nim Linuxa. Teraz musimy postawić na nim wirtualizator, tak? Jakiego wirtualizatora używacie? VirtualBox. VirtualBox? Okej, okay. A jakie inne wirtualizatory znacie? VMware, świetnie. Coś jeszcze? Jakiś KVM na przykład słyszeliście? Okej, okay, a PowerVM? Właśnie teraz. Tak, PowerVM to jest wirtualizator, który jest używany na naszych serwerach. I nie wiem, czy jakie systemy operacyjne znacie oprócz Linuxa, Windowsa. Co jeszcze? Kojarzycie taki system operacyjny AX? No dobrze, AX to jest, można powiedzieć, taki starszy brat Linuxa, tak? To też system Linuxowy, stworzony kilkadziesiąt jeszcze lat temu, tak? I na jego podstawie gdzieś tam urósł potem Linux. No więc jakby mamy AX, mamy nasz system wirtualizacyjny, PowerVM, no i potem załóżmy mamy jedną maszynę wirtualną, potem tworzymy drugą. No i teraz w momencie, gdy rozmawiamy z naszymi klientami, zawsze próbujemy im dostarczyć wysokiej dostępności. Tak, wysoka dostępność oznacza, że jeżeli jedno środowisko nasze przestanie działać, czy zostanie sakowane, czy na przykład będziemy mieli pożar w serwerowni, to automatycznie przyłączy nam się całe wszystkie aplikacje nasze na drugie środowisko. Tak, i do tego potrzebne są różnego rodzaju oprogramowania wysokiej dostępności. Między innymi jest to właśnie na przykład PowerHA, tak, czyli High Availability. W momencie, gdy jedno środowisko nam pada, tu uruchamiamy drugie. Tak? Więc pamiętajcie o tym, jak już będziecie takimi adminami zaawansowanymi, gdzie będziecie pracować w świecie IT, to pamiętajcie o tym, że zawsze potrzebujemy tak zwanej redundancji, tak? Czyli nadmiarowości w tym, czego używamy. Tak? Czyli jeżeli używamy jednego serwera, no zwykle gdzieś tam będzie nam potrzebny drugi serwer, a jeżeli mamy tylko jeden, to żebyśmy przynajmniej mieli dwa podstawy w środku. Tak? Jeżeli jeden po prostu nam przestanie działać, to się przełączymy na drugi. Wracając jeszcze do cyberbezpieczeństwa. To jest komputer kwantowy. Kto już słyszał o komputerze kwantowym? Przeszkadza się, zwłaszcza super, świetnie, dobrze. Komputer kwantowy, jeżeli go gdzieś umieścimy obok człowieka, żebyśmy zobaczyli, jak jest duży, to tak naprawdę jest to taka wisząca tuba. Wcale nie jest jakiś tam ogromny. Do pokoju nie postawisz. No tak. Ale jakoś do nadal może. Google kiedyś przeprowadziło testy, gdzie użyli komputera kwantowego i ten komputer kwantowy musiał przeliczyć jakiś tam problem. Zajęło im to 3 godziny, żeby pewien problem na komputerze kwantowym przeliczyć.
IBM na swoim superkomputerze przeliczył ten sam problem i to zajęło im 3 dni. Tak, więc jakby mamy ogromną różnicę pomiędzy tym, co potrafi komputer kwantowy, a superkomputer. Superkomputer wygląda tak, że w takim pomieszczeniu byśmy potrzebowali gdzieś 3 albo 4 takie pomieszczenia, na maksa wyładowane właśnie takimi czarnymi lodówkami wypełnionymi serwerami. Także superkomputer on się składa z kilku tysięcy serwerów i właśnie te kilka tysięcy serwerów obliczały pewien problem przez 3 dni, a potem taki komputer kwantowy, taka wisząca tuba, obliczyła to samo w ciągu 3 godzin. No i teraz mówiąc o komputerach kwantowych, trzeba wspomnieć o tym, że one się zupełnie różnią od komputerów stacjonarnych, tak? Od komputerów, które znamy. Bo zwykły komputer potrafi przyjmować wartość 1 i wartość 0, tak? Mówimy właśnie o tym systemie binarnym. Komputer kwantowy może przyjmować wartości 0 i 1 jednocześnie. Tak? I właśnie to samo jest, powiedzmy, takim odpowiednikiem, to są te talerze Schrödingera, które są stłuczone i niestłuczone jednocześnie. Tak, w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy. Jeżeli otworzymy te drzwiczki, to będą stłuczone, jeżeli zostawimy te drzwiczki zamknięte, to one będą całe. Tak, i to sam, tak samo działa komputer kwantowy, tak, czyli on jest jedynką i zerem jednocześnie. I to powoduje, że taki superkomputer kwantowy nadaje się do tego, żeby przeprowadzać wiele symulacji, tak, bo, ponieważ może kilka stanów przyjmować jednocześnie. Tak, więc tutaj superkomputery kwantowe są zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, dla naszych haseł. Jeżeli mówimy o hasłach, to hakerzy bardzo często wykorzystują naszą psychologię, żeby domyślić się, jakie hasło moglibyśmy użyć. Tak? Więc jest takie badanie, które przeprowadzono na 8 tysiącach studentów i kazano im wybrać jakąś dowolną liczbę między 1 a 10. Teraz jak myślicie, albo może inaczej, zróbmy taki eksperyment tutaj w pierwszym rzędzie, niech każdy z was wybierze jedną dowolną liczbę od 1 do 10. 3. 2, 4, 8, 8, 7. I Kuba? 7. Dobra, no widzicie, najwięcej było, chyba 2 ósemki były przynajmniej 3 siódemki. Zobaczcie, takie są wyniki 8 tysiąca studentów. Mamy was. Tak, to są najpopularniejsze liczby, które zostały wybrane. Ten eksperyment udał się dzięki Kubie, który wybrał 7, tak, że mieliśmy najwięcej 7. Więc to nie było chyba rząd. Jakbyśmy się rząd, to już powiedzieliby 6. No, tak, więc mniej więcej takie są predykcje. To pomaga hakerom zastanowić się, jakiego hasła moglibyśmy użyć, jakiej cyfry moglibyśmy użyć w tym hasle, tak, żeby zredukować ilość prób, które będą podejmować. No i teraz zmieniacie hasło z siódemką, dzisiaj usuwacie to z siódemką, z hasłem. Tak. Wszyscy na zero. Tak. Dokładnie. I teraz zobaczcie, nie wiem, czy kojarzycie tą grafikę. Ona pokazuje, jak szybko da się złamać wasze hasło, w zależności od tego, ile znaków macie w swoim hasle. Tak? Czyli na przykład, jeżeli macie 6 znaków w waszym hasle, jeżeli wśród tych znaków są tylko małe litery, tak, to haker jest w stanie od razu złamać to hasło. Tak? Jakby mówiąc od razu, mam na myśli jakiś tam komputer, który potrafi w określonym czasie wykonać jakąś konkretną ilość symulacji i na pewno w bardzo szybkim czasie jest w stanie złamać wasze hasło. Następnie kolejna kolumna to jest przynajmniej jedna litera jest duża. Tak? Wciąż jest w stanie wasze hasło złamać natychmiastowo. Jeżeli do tego hasła jeszcze dodamy jakąś cyferkę, wciąż szybko do złamania. I jeżeli jeszcze dodamy jakiś symbol, czy jakiś znak specjalny, dalej haker będzie w stanie złamać wasze hasło. Tak, dlaczego o tym mówimy? Tak, żeby zwiększać to poczucie waszego bezpieczeństwa w sieci. Zobaczcie, jeżeli macie 12 symboli u siebie w haśle, tak, to w ciągu 3 tygodni haker po 3 tygodniach domyślił się, jakie macie hasło. Tak, więc najlepiej, jakbyście mieli 12 symboli, przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną cyferkę, przynajmniej jakiś wykrzyknik albo znak zapytania, wtedy 34 tysiące lat taki haker by liczył, próbowałby złamać wasze hasło. Tak więc pamiętajcie o tym, kiedy będziecie kolejne hasło sobie instalować. Dla naszych administratorów tylko was, tak jeszcze tutaj na sali, też by się przydało. No i ostatecznie
ostatecznie, jeżeli byście chcieli wypróbować naszą technologię, najpierw IBM Cloud, tak? Najłatwiej wtedy skorzystać z naszych usług. IBM to Cloud. To niespodzianka, IBM ma Cloud. Ja wiem, że może nie jest tak powszechnie wiadomy jak, i znany jak Google Cloud, czy tam tak, dokładnie. Ale też nie mamy. Tak, jeżeli na przykład korzystaliście z chmury Google'a, czy z chmury AWS-a, czy z Azure, tak samo możecie te same usługi uruchomić w chmurze IBM Cloud, to też nic nie kosztuje, ale zawsze możecie uruchomić na przykład jakąś sztuczną inteligencję, uruchomić różnego rodzaju modele deep learningowe, tak, które jest dostępne na IBM Cloudzie. Potestować wasze aplikacje też można? Tak. Wirtualne serwery Cloud'a? Dokładnie. Potem, jeżeli już chcecie bezpośrednio na przykład zainstalować jakąś maszynę wirtualną, czy to pobawić się na przykład AX-em, czy naszym wirtualizowanym Power BI, czy nawet Linuxem, tak, możemy wam udostępnić zdalny dostęp na przykład przez VPN do naszego środowiska w Warszawie i wtedy się logujecie, macie login, macie hasło, no i wtedy zdalnie sobie działacie na naszych serwerach i też mamy taki projekt PITECH, gdzie wszystkie szkoły w Polsce mogą za darmo korzystać z kursów szkoleniowych dotyczących technologii IBM, dotyczących... I nie tylko technologii IBM, to jest, jeśli kojarzycie taką platformę jak Udemy, czy podobne, czyli takie platformy szkoleniowe, to jest tak samo, wchodzicie na stronę, wszystko jest bezpłatnie, macie do wyboru kilka różnych ścieżek, powiedzmy, macie tam sztuczną inteligencję, oczywiście jest infrastruktura, jest programowanie w różnych językach, jest podstawy clouda jako takiego i tam możecie przejść takie szkolenia prowadzone właśnie przez IBM z całego świata, po angielsku, po polsku, dokładnie. Jak sobie zażyczycie. Też dostajecie certyfikat z takiego szkolenia, ten certyfikat może wam gdzieś pomóc na przykład znaleźć praktyki na wakacje, czy gdzieś już na przykład w czasie studiów uzyskać na przykład jakąś pracę z organizacją PITECH, możecie sobie dalej sprawdzić. Także ostatecznie właśnie jak za parę lat już będziecie szukać właśnie jakichś praktyk czy coś, to tutaj jest nasz zespół, Maryśka w środku, to jest nasz menadżer Tomek, więc możecie się oczywiście do nas zgłosić, na przykład albo na praktyki wakacyjne, albo na jakiś staż półroczny, roczny, to jeszcze od tego, jakie będziecie mieć potrzeby, więc zapraszamy do nas, jak już będziecie gotowi. A co celem obrazku jak było też pokazać, że nie wszyscy informatycy w IBM-ie mogą siedzą po 40, też mamy młodych ludzi w zespole i chcemy mieć coraz więcej, więc zachęcamy was dołączyć do nas. Tak, dziękujemy wam bardzo. A jakbyście mieli jakieś pytania, to zachęcamy. W jaki sposób uczeń potwierdza, że jest uczniem, żeby mógł skorzystać z tych ostatnich? Wpisuje nazwę uczelni. I tyle. To jest nazwa uczelni i to ma pytanie. Nawet nie trzeba legitymacji z tego, co powiem. Na jakiej stronie? Gdzie to wskazówka? Jak się ma zalogować, skorzystać z tych dwóch uczniów? Jeśli wpiszemy po prostu w poszukiwarce i tak, to jest pierwsza strona, na którą nas potrzebuje. Blokujemy się i wybieramy. Możemy się też pytami wymienić, wtedy wyślemy pani instrukcję, jak to się to wygląda. Super, czy jeszcze ktoś jakieś pytania? Nikt nic? Jak nie, to bardzo dziękujemy za udział. A jeśli byśmy zabrali ten switch, ja nie wiem. Nie ma! Zwłaszcza jeśli tych danych rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dużo i ten storage jest tam różnych firm, różnych wielkości, różnych technologii i tak dalej, jakoś można pospinać. Tak samo z serwerami, systemami operacyjnymi. Mówiliśmy o Linuxie, mówiliśmy o AI. Mówiliśmy o AI, przepraszam. Jeszcze możemy postawić trzeci system operacyjny, system AI. Kolejna wyższa forma zarządzania serwerem i podejścia do generalnych zagadnienia systemów operacyjnych. Więc oczywiście zachęcamy bardzo do rozmowy na ten temat. I mam nadzieję, że zobaczymy wkrótce. Dzięki serdeczne. Dziękuję.